Uwaga, 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 proszę wycieczki, jesteśmy na miejscu. Tam w głębi dalej ruiny zabytkowego pałacu Ostajokopydłowskich. Za pałacem szkoła też w ruinie. Bardziej na północ widzimy kościół XII wieku, zwiedzanie później. No a przede wszystkim dookoła nas świeże wiejskie powietrze. Proszę, wszyscy wdychamy i wdech. Proszę, głęboko, głęboko i wydech. Panie Jureczku, ja teraz polecę załatwić sprawy organizacyjne. Pan przez chwilę zajmie się tą grupą, panie Uleczka, tamtą grupą. Najlepiej, żeby coś zaśpiewali. Może być Szła dzieweczka? To na pewno wszyscy znają. Szła dzieweczka do łyżeczkę, do kopyłowa. Witajcie nam goście mili w naszej ślicznej wiosce. Takiej długiej nie znajdziecie w całej Polsce. U nas pięknie, u nas gryczo, u nas to jest życie. U nas nawet się nie liczą ci, co przy korycie. U nas wiosną kwitnie kwiecie, lato złocą zboża. Takiej wioski nie znajdziecie od kwater do morza. Bo w Kopydłowie nam do szczęścia nie trzeba wiele. Zaorać, zasiać, potem zebrać, co Bóg da. A dla rozrywki czasem chrzciny lub wesele. Strażacką bolkę nam kapela wtedy gra. Bo w Kopydłowie krótca chłopy są jak dęby. Dzieci jak łanie jedna w drugą siada czur. A kiedy psianie cię przytuli i da gęby, to jakbyś krótca słowił tęgi lizał miód. A kiedy wsianie cię przytuli i da gęby, to jakbyś krótca słowił tęgi lizał miód. Witajcie na Kopydłowie, pójdźcie z nami w tany. Zabawimy się tu razem, choćby i do rana. U nas pięknie, u nas byczo, życie płynie słodko. Ani diabeł nam jest straszny, ani sam kołodko. Gdzieś jest druga taka wioska, gdzieś jest taka druga. Jak szeroka nasza Polska, od Odry do Buga. Bo w Kopydłowie nam do szczęścia nie trzeba wiele. Zaorać, zaszać, potem zebrać, co uda. A dla rozrywki czasem chrzciny lub wesele. Strażacką polkę nam kapela wtedy gra. Tak w Kopydłowie płynie życie, lato, zima. Choć nie bogato, ale krótca nie jest źle. Bo tu na wszystkim zawsze u nas łapę trzyma komendant naszej Kopydłowskiej OSP. Bo tu na wszystkim zawsze u nas łapę trzyma komendant naszej OSP. Witajcie w Kopydłowie! Witam was komendant ochotniczy straży pożarnej w Kopydłowie, czyli jo, witajcie, no. Antek, a cóż to dzisiaj u ciebie tyle gości, co? A, wycieczka z Krakowa przyjechała. Jakiś ich zlot mają, czy coś. Wycieczka z Krakowa, no. Mówisz? Zaraz, zaraz, bo my się chyba już znamy. Niektórych to nawet pamiętam. To wyście nam tę cegłę na odbudowę remizy przynieśli. Dobrze go dom? No, jeszcze nam się parę zostało. A ci, co remizę odbudowywali, są? Gdzie? No niech wstaną. Który to odbudowywał? O, tego pamiętam. Kawał drogi można Kopydłowa, nie? Słuchajcie, jako nagroda wam się należy, to weźcie se baby i chodźcie tu do nas i usiądziecie se przy tych stołach w nagrodę, co? Słuchajcie, a tę piosenkę, co my tu wtedy śpiewali wszyscy, nieźle w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej u nas w Kopydłowie, pamiętacie? Pamiętacie, naprawdę? O, ten tu kiwa, że pamięto. Zobaczymy. No chodź no to do mnie.
A słoń ci na ucho nie nadepnął? Nadepnął. No, ale spróbujemy. Nieźle w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej u nas w Kopydłowie. Rumek, obracaj. No. Dobrze w Krakowie, ale najlepiej u nas w Kopydłowie. No trochę idzie, początek słabo, nie? A ja myślę, że nam pomogą wszyscy, jeszcze raz się zaśpiewamy. Pomożecie? Dobra, no to Rumek. Nieźle w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej u nas w Kopydłowie. No widzę, że cię w Kopydłowie podoba. Siedni se tu. No jak widzicie, remizę my pięknie odbudowali. Znaczy nie widzicie, bo remiza jest od zatka. Boże, co ja godu. Remiza jest oczywiście od fruntu. A my są tu z drugiej strony w Palernie, Łantka. Palernio się tu dobudował, elegancko widzicie urządził, no i ją bliży na piwo, nie? Wiecie, tak prawdę rzec, to teraz głównie tu siedzę. No bo sprawy urzędowe łatwiej załatwią się przy stoliku. No jakby trzeba, którą było oprzeć o bufet, to jest gdzie? No i do sprzętu, w razie czego, jakby się nie daj Boże poliło, bliży. Co jest toporek? Poli się? Melduję, że nic się nie pali. Do czego mi głowę zawracał? Tylko ta poczciarka powiedziała, że jakiś list do was przyszedł i żebyście sobie go przyszli odebrać. Jo? Ano. Jo mu miś odebrać? Ano. To ty możesz odebrać gamuniu jeden i to już. Tak jest. No, umykaj. A jak mi nie dadzą? Jak ci nie dadzą, to ja ci dom. Wiesz jak? Nie. Nie wiesz? O nie, teraz to już wiem. No to umykaj. Jo. To jest toporek, wiecie? Ma dzisiaj dyżur na remizie. Do trzech zrachować potrafi, ale więcej bym nie ryzykował. Za to mnie tu pasuje do niego jak do żadnego innego. Pamiętacie Marysię naszą, co piosenki pisała, poezję układała, pamiętacie? No, ona teraz, wiecie, w Warszawie siedzi. Znaczy nie siedzi, no urzęduje. Do polityki, wiecie, poszła. Minister Potkański powołał ją na doradcę od spraw poezji ludowej, czy jakoś ich tak. Ale ludzie jej nie zazdroszczą, nie. U nas na wsi nie ma czasu na głupoty, robić trzeba. Co jest, Wielkowo? No przecież nie widzicie, że z gośćmi rozmawiam? List do was przyszedł. To jest Wielkowo, nasza znachorka. Pamiętacie o mnie? Teraz się za księgową gospodynię najęła. Pewnie pilny, bo z Ameryki. Tak? Ciekawe, co w nim piszą, że taki pilny. Nie wiem, bo tak zalepili, że nijak otworzyć nie mogłam. Widzicie, głupie babsko, jak się sypła? Wojciech Pałac, Kopydłów, dumnie. Ciekawe, kto to dumnie z Ameryki pisze. Kazek i Hanka. Na drugiej stronie stoi. Mhm. A jeszcze wam cosik powiem. Pan Jurczyński od nas odchodzą. Jurczyński, a dokąd? Na emeryturę. Dawajcie ten drugi list. Jaki list? Dajecie czy nie? No. Kurca, w tych urzędach to nawet śliny żałują. Ciekawe, za co im płacą. O tym liście do Jurczyńskiego. Gadałeś się komu? Ja! Komu się gadała? I no Walusiowi ze od Korpiela, kościelnemu Hance z Górki. No to Han... już kruca cało wieś wie. Panie komendacie, starszy postronkowy Zenon Kupiś melduje swoje przybycie. Zenuś, zgłupiałeś? Słucham? Zenuś, gdzieś był, bracie, jak cię nie było? Melduję, panie komendacie, że w miasteczku pilnowali my porządku na koncercie Disco Pola. Taka zabawa była. Panienki, no jedna to nawet zaczęła w tańcu z siebie ciuchy zdzierać. No i ja interweniowałem. Pierwszy raz w życiu. Poważnie? Zynek, a gdzie masz rower? No, z rowera to mi się tylko zapinka do spodni została, bo żem na Walkmana zamienił. O! Komendancie, taką se kasetę kupiłem.
Czy w chałupie, czy w stodole, to ja sobie disco poleczy. Pogoda, czy jest ślisko, a jo polo, a jo disco. La 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 la. Wojtu, widziałeś? No widziałem. Odbiło mu, bo szkoda go, dobry chłopak był. Jak Chrebenkowi odbiło, to też chodził po wsi i śpiewał, pamiętasz? Nie, Chrebenek to inaczej śpiewał. Czekaj, czekaj, jak to było. Jak byłem chłopak mały, uszy mi odstawały. Do dzisiaj przekrwie muszę chować pod kapeluszem. Tak było, tak było. Wojtuś, a powiedz mi, a taka krowa, to ile ona lat żyje? No bo ja wiem, ze 20. Moja krasula ma już 15, ale staro. A co z ciebie znowu z tą krową do głowy przyszło? Nie, nie, nic, nie, tak się ino pyta. Słyszałem, że list dostałeś od Kaska z Ameryki. No. Co tam u nich słychać? No nie wiem, wiesz, nie czytałem. O krótce, ale małymi literami napisali. Mhm. Nic nie przeczytam. Ładuś, może byś przeczytał? Jo. No, no. No chodź, siedniemy sobie i przeczytasz. Ky. Ky. O. Ky, o. Cy. Ky, o, cy. Kot. Wojtuś, ja bez okularów też nie poradzę. O, ty. Nie widziałeś gdzieś komendanta, synciu? Helcia, siednij se, siednij, siednij, siednij se. Dobrze, że przyszła, Helcia. Wiesz, dostałem list z Ameryki. No i no bez okularów nie przeczytam. Pożyczyłabyś może swoich na chwilę? No, 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 no właśnie, no, no weź, weź, weź. Chyba ci będą pasować. O, kruca! Tych okularach to ja dopiero nie przeczytam. A ty w nich co widzisz? Wiesz co, Wojtuś, przyznam ci się, że ja też w nich widzę. No, no widzisz, przynajmniej tyle pożytku, że nie wdepniesz. O. Ja, słuchajcie, ja se muszę jako z tym listem poradzić. Potrzebuję jednego takiego, co by widział i jeszcze, żeby umiał czytać. O, tu widzę, tako się wyrywa. Chodź no tu do mnie. Dziecko, w szkole co miałaś, czytanio? Pięć. No, pytą się zawczasu, to by później, wiesz, z wykształceniem nie było kłopotów. Na oko wykształcenie może niezłe. Przeczytasz? Ja ci będę czytał, trzymał to, a ty czytaj. Okej. No wyraźnie. Kochany Anklu, w pierwszych słowach naszego lettera welcomeujemy was serdecznie. I askujemy, co byście wsiedli na airplane i przyflajowali się do nas as quickly as possible. Czekaj, 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 bo ja nic nie rozumiem. Może to jest po amerykańsku? A ty znasz amerykański? A widzisz, to kto zna amerykański? Chodź no tu. Umiesz po amerykańsku trochę? No dobra, robimy tak. Ty będziesz czytać, no nie za szybko, a ty będziesz tłumaczyć. Od początku, że ja nie wiem, co tam stoi. Kochany Anklu. No? Kochany wujku. O. W pierwszych słowach naszego lettera. W pierwszych słowach naszego listu. Welcomeujemy was serdecznie. Witamy was serdecznie. I askujemy, co byście wsiedli na airplane. I pytamy, co byście wsiedli na samolot. I przyflajowali się do nas as quickly as possible. I przylecieli do nas tak szybko jak możliwe. Ticket wam inkludujemy, a jakby trzeba jeszcze co payować? Bilet wam załączamy, a jakby to jeszcze trzeba było płacić? To money damy wam back zaraz after you come. To my wam je oddamy zaraz jak wy przyjedziecie. Mamy tu dla was job na 2 months, bo budujemy nowy home sami. Mamy tutaj dla was pracę na 2 miesiące, bo budujemy sobie dom sami. I ktoś na help jest nam urgent necessary.
I ktoś jest nam na pomoc pilnie potrzebny. Łatwo poznacie nasz hom, bo to jedyny yellow na całej stricie. Łatwo poznacie nasz dom, bo jest jedyny żółty na naszej ulicy. Aha. Waitujemy na was, love, Anka i Kazek. Czekamy na was z pozdrowieniami, Anka, Kazek. I to już jest wszystko? Baksów nie ma? No to dziękuję wam ślicznie za to czytanie. Siednijcie se tu. Antek, daj no im co do picia za to czytanie. No ale tak, Wojtuś. Nie widzisz, no i nie dość, że cię zapraszają, to ci rzeczywiście ten bilet przysłali. No. Ty, a ty żeś w Ameryce, to chyba jeszcze nie był, co? A jakoś mi się do tej pory specjalnie nie chciało. No. Ale ty żeś była, Helcia. To no. Powiedz, coś widziała? No wiesz co, w Chicago byłam. W Chicago? U mojej ręki. Ciuchów rzemce pięknych nawiezła. Ale jeszcze nie wiem, czy pojadę. Czemu? No a jakby się poliło, to kto będzie gasił? Toporek? Tak jest. Melduję, że list był i no im zginął. Widzisz go. Nie zginął i no sum do mnie przyszedł. Z Ameryki. Oni to mają listy. Kruca sam przyszedł. Idzie już tu, Mundrolu. Idzie już. Komendancie. Witajcie, komendancie. No witajcie, panie Jurczyński. Co tam słychać? Słyszałem. Słyszałem, że podobno do Ameryki się wybieracie. A od kogo to pan słyszał? Od kogo? Od Firkowej przecież cała wieś już o tym mówi. Tak? A ja jeszcze nie wiem, co mówię. O, Wojtuś, jak cała wieś mówi, to musisz jechać. No co by se ludzie pomyśleli, no. Paszport masz? No był, Kasi, za obrazem, chyba żeby go myszy zeżarły. Aha. Żeby tylko wizę panu dali, komendancie. Co? Mnie by nie da... No spróbowaliby mnie kruca nie dać. To ja nie chciałbym być na miejscu tego Clintona, czy jak mu tam... Czekaj, Wojtuś, ja mam pomysł. No. Jakby cię pytali, to powiesz, że jedziesz organizować wymianę między strażakami z Kopydłowa, a temi z Nowego Jorka. O, o. Jak tak powiesz, to ci na pewno dadzą. No, no dobra, ale czekajcie, Władek. Wojtuś, czekaj. I powiedz mi, a taka krowa... No. A taka krowa, to ona ile tym pyskiem tak chapnie na raz? Ja wiem, jak masz duży pysk, tak jak moja krasula, to sporą garść nawet. Tak, z pół kilo będzie? O, będzie. Władek, chodź no tu na bok. No. Słuchaj no. No. Przecież ty żeś w Ameryce był, nie? No. To powiedz mi, jak tam jest i doprawdy. Wojtuś, w Ameryce wszystko jest. Idziesz, rozglądasz się. Patrzysz i masz co chcesz, i ciuchał, i dywan, i lodówkę jeszcze całkiem. Raz to se nawet telewizora znalazłem. Wojtuś, jakem se wtedy naoglądł. Władek, co ty mnie tu opowiadasz? Przecież ja wiem, że tam wszystko można kupić. U nas teraz tyś. Wojtuś, a kto by ci kazał kupować? Tam idziesz, patrzysz, bierzesz i idziesz. Władek. A skąd żeś ty to kruca brał? Wojtuś, z wysypiska! No, nie ma to tamto, Wojtuś, tylko choć... To. No, chociaż się śpieszyć, choć to cię zapakuje. Kuferek masz? No był Kasi na strychu, ale ja wiem, czy tam jeszcze jest. Śpieszyć się trzeba, bo PKS-a masz o szósty, no. O szósty, no skoro... ostatni PKS-a, bo to już trzeba. Panie Kopydłowski, powiedz pan jeszcze raz. Na czym ma polegać ten interes z agroturystyką, bo ja nie zupełnie rozumiem. Dobrze, zacznijmy jeszcze raz od pieca. Pan zamierza zlikwidować swój zakład pogrzebowy. Dlaczego? Bo mnie się nie kalkuluje. O. W Kopydłowie jest takie zdrowe powietrze, że żyć nie umiera. Czy to jest interes dla mojej firmy, jak ja muszę czekać, skromnie licząc, 90 lat na klienta? I tu jest pies pogrzewany. Żeby choć pies, to mnie by się to może opłacało. Agroturystyka to jest interes dla Kopydłowa. Powiedzmy, że dla Kopydłowa jest, ale ja nie jestem Kopydłów, tylko Wojcik Wincenty. Ale jeśli wchodzi pan w spółkę ze mną, to interes jest murowany. A co pan wnosi do tej spółki? Myśl. To pan się nie przedźwiga. A co ja mam wnieść? Pieniądze. To znaczy, że ja będę wiedział, co pan myśli? Tak. A pan będziesz miał to, co ja mam? Znaczy połowę moich pieniędzy? Dziękuję.
Szanowanko dla pana dziedzica. Witam w nowym lokalu. Co podać? Pizzę, hamburgera? Pizzę, hamburger... Panie Palermiak, to nie tak. Jeśli nastawiamy się na agroturystykę, to trzeba wszystko pozmieniać. O, stoły, ławy drewniane. O, nazwę zmieni się na gospoda Kopydłowska, a podawać się będzie kapustę z kartoflami w drewnianych misach i mleko prosto od krowy, i jaja prosto od kury. Smród prosto z obory. A żeby pan wiedział, ludzie z przyjemnością odetchną świeżym krówskim powietrzem. Urządzimy pole namiotowe za stodołą. Hotel na sianie, czasy pod gruszą. Gruszę mam! To możemy! Panie Kopydłowski, wybraliśmy przyszłość, to uderzmy w nowoczesność. Kto na to pójdzie? Jak to kto? No wszyscy! Oni, ci mieszczanie stęsknieni za prostotą wiejskiego życia. Agroturyści, moi kochani, po 86,50 od łebka plus VAT. Na wsi jest byczo. Jak jest na wsi? Na wsi jest byczo. O właśnie, i tak śpiewamy. Gdy nam obrzydną szare, brudne miejskie mury, betonu mamy dość prawie. Ruszamy w pola, lasy, góry, byleby z miasta, byle na wieś. Gdy masz dość techno i przytruty jesteś smogiem, boli cię głowa, ledwo dychasz. Ruszamy na wieś, dalej w drogę, niech żyje agroturystyka! Tam ptaszek śpiewa, pachną drzewa, krowy ryczą. Na wsi jest byczo! Tam pszczoły brzęczą, ule kuszą nas słodyczą. Na wsi jest byczo! Tam rżą koniki, skrzypią bryki, muchy cyczą. Na wsi jest byczo! Tam też są świnie, ale tylko w chlebie kwiczą. Na wsi jest byczo! Nie ma jak proste sielankowe wiejskie życie, co rano łyk świeżego mleka. Tam kogut budzi cię o świcie, a pies nie sąsiad cię obszczeka. Na wsi wypoczniesz i zapomnisz o problemach, więc prosty wniosek stąd wynika. Nigdzie nie będziesz miał tak klawo, niech żyje agroturystyka! Na wsi jest fajnie, choć pod krzakiem żmije syczą. Na wsi jest byczo! Nawet barany tam się wcale nie indyczą. Na wsi jest byczo! Mrugają gwiazdy, do księżyca psy skobyczą. Na wsi jest byczo! Choć jaja drogie, lecz za wodę ci nie liczą. Na wsi jest byczo! Yeah. No, jak? Słyszał pan? Słyszałem. Panie Kopydłowski, powiedzmy, że pan będziesz organizował te wycieczki do Kopydłowa. Ile osób przyjeżdża? No, powiedzmy 100 na weekend. A ile wraca? No, wszyscy. To jaki interes ma w tym moja firma? Ma pan siodła? Siodła? A po co mi w zakładzie siodła? W jakim zakładzie? Kupujemy siodła i urządzamy w czasy w siodle. Galopy w terenie. Skoki przez naturalne przeszkody. Skoki przez przeszkody też będą. No oczywiście. Panie Kopydłowski, ja nareszcie zaczynam czuć interes. No, widzi pan. Chodźmy zobaczyć, jak przerobić ten karawan na kolaskę. Zaraz. Ale jeżeli ja zaczynam czuć interes, to po co przerabiać karawan? Księdza dobrodzieja, witam. Co podać? Może kawusie? Tak, ale taką jak zawsze.
A, rozumiem, plebańską. A może jajeczko na szyneczce? Mamy też świeżego ozorka w galarecie. Nie kuś, synu, bo poszczę. Co najwyżej bezę z podwójną bitą śmietaną. A dla pana? Dla mnie? Mhm. Herbatkę. Bez cukru. Z cukrem, ja płacę. O! Za cukier. Ale ksiądz proboszcz dzisiaj rozrzutny. No jak to po chrzcinach. A i wesele wkrótce mieć będziemy. Ale słyszałem, panie Jurczyński, że pan odchodzi na emeryturę. Ja? Skądże, co? Firkowa mówiła, podobno pismo w tej sprawie przyszło z kuratorium i komendant zabrał. No i zapomniał, jak to on. A szkoda to dla Kopydłowa. Dziękuję. Wielka, bo ceniliśmy tu pana bardzo, panie Jurczyński. A o ten ogródek warzywny, który pan tak starannie uprawiał, niech się pan nie martwi, nie zmarnuje się. Przy plebańskim leży, to się go będzie dalej uprawiało na chwałę Bożą. Biorę wszystko. Ach tak. Widzę, że ksiądz dobrodziej mnie na straty odpisał. Skąd? Co dzień się modlę do świętego Antoniego o pomyślność dla pana. I do świętej Marii Magdaleny. Obyś pan w cnocie czystości jak dotąd pozostał. Dziękuję. Oj, dziękuję, dziękuję. No mówię ci, idzi przynieś, nie? No bez zezwolenia komendanta nie mogę. Ty wiesz, że mówię ci, idzi przynieś, ja to załatwię, nie? Szefie, co jest? Kolejka dla wszystkich? No, gdzie tam? Teraz to by my zatańczyli. Chyba, żebym ci zagwizdął. Przyjdź za 2-3 miesiące, będzie szafa grająca. Tam grająca szafa. Orkiestra musi być żywa. A skąd ja ci w Kopydłowie żywą orkiestrę wezmę? Przecież ostatniemu trymbaczowi zmarło się łońskiego roku, a z tej orkiestry to ino bęben został. No to się rozchodzi, co nie trzeba brać. Bo już jest. Gdzie? Tu! Jakby nam pan jeszcze pożyczył klucza, to by my se wzięli ten bęben, co go teraz strażoki używają, jak z turoniem chodzą. No ten bęben, co leży u was w komórce, gdzie tam piwo jest. Ale Zenuś, o tam magazyn, o tam ważną rzecz. Policyjne słowo honoru, że nic nie zginie. No, jakby był zespół, to by i obroty wzrosły, nie? No, dobra, dobra. Tylko dobrze mi zamknijcie, żeby mi nic nie zginęło. A kto będzie grał, Zenuś? Wszystko my już ustalili. No. Pięknie będzie. Romuś przesuwa po klawiszach. Dzwonek skubie na basie. Znaczy się na gitarze basowej, nie? Wronka daje na back wokalu, no i ruchy. A Toporek bęben i na bębenie. A ty, Zenuś? No ja jestem solista. No i kierownik zespołu, literacki. A ja myślałem, że ty jesteś starszy posterunkowy Zenon Kupiś. Starszy posterunkowy Zenon Kupiś to ja jestem. Ale od 8 do 16. Ale w związku z tym, co odkryłem w sobie duszę artysty, to po godzinie 16 oddaję się sztuce disco polowania. A kiedyś ty tę duszę odkrył, Zenuś? Znaczy się, duch artysty to musiał we mnie drzemać już od dawna. I no co się teraz nagle zbudził i spać mnie po nocach nie daje. Teksty też są, pisze. Znaczy się, no, przerabią. A muzyka? Muzykę znamy ze słyszenia. No znaczy się, Romuś zno i też przerabią. Toporek, masz ten bęben? Mam, mogę se walnąć? Zaro, za chwileczkę. Siadnijcie se, panie Palermiak. To pan sam zobaczy. Toporek, nabijaj! Chodź, żebronka, na klepisko. Popatrz, miesiąc świeci blady. Będę z tobą tańczył blisko, do upadu, do upadu. By być blisko, z tobą blisko, za tę chwilę dałbym wszystko. Czapkę, pałkę, stanowisko, chodź żebronka na klepisko. Disco polo, disco polo. Śpiewam w chórze albo solo, kiedy je usłyszę z dala, do białości się rozpalam. Disco polo, disco polo. Mogę nawet tańczyć solo, kiedy słyszę polo disco, zaraz czuję się artystą. Mnie tam posterunek zwisam i ze służby zaraz pryskam, gdy w
gdzieś grają, a ja słyszę disco polo, polo disco. Czuję pociąg do piosenek, taka widać Boża wola, że powinien zostać Zenek super gwiazdą disco pola. Disco polo, disco polo, można w górze, można solo. Disco polo, epidemia, całej wsi się rozprzestrzenia. Disco polo, polo disco, ogarnęło wciech i wszystko. Disco polo, twórczość kwitnie, wszyscy trzęsą się w tym rytmie. Disco polo, polo disco, ogarnęło wciech i wszystko. Disco polo, epidemia, rozprzestrzenia się. No i co, no? Możecie grać w sobotę. I no, martwię się, Zynuś, trochę się martwię, żeby cię za te granie ze służby nie wyrzucili. Tam, panie Falernia, przecież pan mnie znał. Służbowo to ja jestem pies owczarek alzacki policyjny. A prywatnie to ja się tak skamufluję, że mnie nikt nie poznał. Pan wie, że ja w szkole prawie oficerski to miałem z kamuflażu prawie celująco? Idź, bo nie ma czasu, nie ma czasu. A ciekawe, czegoś ty mi tam nakładła do tego kuferka, że taki ciężki. Już nie, tam najlepiej wiem, co w Ameryce potrzeba. Palerniok precz. Dwa pęta kiełbasy ci, Wojtuś, włożyłam. To ode mnie. To oni tam nawet kiełbasy nie mają? Nie, ichnia się do naszej nie umywa. Chyba ją z papieru robią, a naszą... Pyszno tako, wieprzowo, o! A tłusto! Widzę, że tłusto! Tłusto tako, aż mi na koszulę wypłynęło. A to nic, Wojtuś, to nic! Czy do roboty to będzie jeszcze lepszo, bo jakby padało, to nie przemoknie. O Jezu Maryjo! Wojtuś, mój Jezu! Co, Helcia, co? Czekaj, no... A przysiądź se na chwilę przed drogą, co byś wrócił! Helcia, no dobra, zaro, ja tu jeszcze muszę sprawy najsamprzód pozałatwiać. Tak? No. No, ale szybko. Dobra. Dzwonek, sprawa jest taką, że rozumiesz, ja wylatuję. Króca, za co? Nie za co, ino do Ameryki wylatuje, rozumiesz? Aeroplanem? Nie boicie się? Jo, a co ja się mam bać? Mało to razy widziałem, jak nad Kopydłowem przelatywały? Ja bym się chyba bał. Jo, tam się nie boję, wiesz? A teraz co do zastępstwa. Tak jest, panie komendant. Tak jest. Pasowałoby Piotrkowi, wiesz? No, ale on ma teraz dyżur przy kołysce. To po nim najstarszy jesteś ty. No tak jest, panie komendancie. No. A jakby się poliło, to wiesz, co trzeba robić? Jakby się poliło, to trzeba... Gasić? Po pierwsze, najsamprzód ogłosić alarm. Po drugie, zobaczyć, czy wszyscy są. Po trzecie, pojechać. I no, króca do pożaru. Po czwarte, rozwinąć węże. Po piąte, odpalić motopumpę. Po szóste, gasić. Po siódme, raz na miesiąc ćwiczenia w chlustaniu, wodą z wiadra do celu i zjeżdżanie po supie. Zapamiętasz? Tak, jest, panie komendant. No, tak. No. Brunka, a ty dziecko, nie kręć mi się tu koło remizy, jak chłopaki będą miały ćwiczenia, bo skoncentrować się nie mogą nijak i chlustanie z wiadra im nie wychodzi. Jak mi przywieziecie z Ameryki jaki gościniec, to może... No, dziecko, może to jest szerokie i głębokie, a ja muszę króca nad nim przelecieć. A co do gościńca, no to zobaczymy. Co, dzwonek? W mundurze jedziecie? Pewnie. Szkoda. A coś myślą? Niech oni tam króca wiedzą, kto do nich przyjechał. Panie Jurczyński, pan człowiek uczony,
Nie wie pan, jak wysoko te aeroplany do Ameryki latają? Wiem, bo czytałem. No? Na wysokości do 10 tysięcy metrów. To jak stąd do kapliczki za lasem i nazo. O kruc, ale wysoko. Miałbym do pana taką prośbę, panie Urciński, żeby pan poszedł na pocztę i zadzwonił dziecza i zapytał, czy nie mają jakiego takiego, co by niżej lotu. Zapytać mogę. A właśnie, co do poczty. To podobno chcą przenieść mnie na emeryturę. Słyszałem, że pan pismo z kuratorium odebrał. Pan się wybierasz na emeryturę? Ja nie, no, ale skoro pismo z urzędu... A, panie Jurczyński, powiem panu, że żadnego urzędu ze mną o tym nikt nie rozmawiał. A wypadałoby najsamprzód z komendantem sprawę ustalić, nie? A co do listu, panie Jurczyński, to firkowo musiała plotek narobić. No, panie Jurczyński, zadzwoni pan? Bo pan wie, jo pierwszy raz. Dobrze, po co się od razu pchać tak wysoko? Wystarczy ze 100 metrów, tak to by ino o jaką dzwonnicę nie zahaczył. Dobra. Dobrze, dobrze. To ja lecę. Leć pan, leć pan, panie Jurczyński, leć. Wojtuś! Co jest, Ładek? Wojtuś, a te twoje krowy, no, w szczególności krasula, to ona jest pędzona dwa razy na pastwisko, rano i po południu, tak? No dwa. A co ty mnie dzisiaj z tych krów tak przepytujesz? Nie, Wojtuś. Przecież ja tam nie będę Władek pasął. No nie wiadomo, Wojtuś. Tam trzeba brać robotę jaka jest. Naprawdę. Firkowo, a wy co się tak wiercicie? Chciałaś cię, co? I no nie śmie. Ugadajcie śmiało, przecież was nie zjem. No bo widzicie, jak już tam jedziecie, to czy by mi pan komendant nie kupił? Jezu, nie mam śmiałości. No ale jak nie za ciężkie i nie za drogie, to wam kupię. Kupicie, komendancie, kochany Jezusie, jak ja wam dziękuję, ja bym tak strasznie wam dziękuję. Ale o co idzie? No bo widzicie, w sklepiku zabrakło, do miasteczka nikt nie jedzie, to sobie pomyślałam. No ale o co idzie, firkowo? O 10 dek drożdży. Jezusie Maryjo, rany boskie! Wojtuś, to ty jeszcze tutaj? No a co? Która godzina? Zegar na wieży pokazuje 7:45, a co? Ale to na stary czas jeszcze się później. Na moje to będzie ze 4:06. No to nie zdążysz przecież na ostatni PKS, bo do przystanku masz dobry kwadrans na nogach. O rany, o czekaj, gdzie jest Wicek? Wicek, Wicek, słuchaj, nie podrzuciłbyś mnie, Wicuś, do przystanku? Coś ty, Wojtuś, od karawana chcesz podróż zaczynać? Wolę, Helcia, zaczynać jak kończyć. Wicuś. Bo wiesz, jakby numucik, to moglibyśmy go jeszcze na Ostrówku doścignąć. Moim karawanem? Ale godaj, że prędzy, bo nie ma czasu. Znaczy, ja chętnie, tylko jest problem. Jak pan Kopydłowski próbował przerobić karawan na kolaskę, to mu dyszel wlazł do chłodnicy i teraz nie mamy ani kolaski, ani karawana. O, kruca pech, no. Toporek, Toporek, chodź no tu. Tak jest. Słuchaj, leć bezwójtowe pole na szos. Jak będzie nadjeżdżał PKS, to legnij w poprzek i jak się zatrzyma, to nie ruszaj się, dopóki on nie dolece. Rozumiesz? Tak jest. No to leć szybko, Toporek. My z misją do pana komendanta. Ale pilne bardzo, bo śpieszę się okrutnie. Nie moglibyście przyjść trochę później? Później? Jeszcze no. Później? No to nie za jakie pół godzinki? Nie, dłuższy, Pietrek, za jakie pół roku. Bo ja do Ameryki lecę i boję się, że mi PKS ucieknie. Do Ameryki? No. A my was przyszli na wesele prosić? Na starostę. A ciotkę Wielusię na starościnę. No przecie kruca list przysłali, nawet bilet jest w liście. No i co ją mam robić, no? No to byś pan zrobił na moim miejscu, no to. No ja też nie wiem, no. Wojtuś, Wojtuś, Ameryka, no nie wiem, no może się bez ciebie nie zawali, ale wesele może, na pewno. Wesele? W Kopydłowie, bez komendanta, to ja się kruca nie żynie. Patrzcie sobie tylko, bo tak... No ale trzeba kruca co wymyśleć. Czemuście prędzy nie gadali? Pietrek się tak długo na mnie
namyślał! Nie namyślał, tylko musiał zarobić na wesele, byle jakie nie będzie. Bez komendanta, to nie wiem, żeby jakie było, to by było byle jakie! Cóż, dziecko, jak serce z kamienia, to łzami nie rozmiękczysz, a tam dolary kuszą. Dolary, synu! Gdy tu kiepskie masz wyniki, synu, jedź do Ameryki. Jeśli szczęściasz, to zatrudnisz się na czarno. Tam ci błost popędzi kota, poznasz, co to jest robota. Za zapłatę, choć w papierach dosyć marną. Tutaj, Wojtuś, zapamiętaj, sam wybierasz prezydenta. Tutaj w kupie i za władzy jesteś siłą. Tam za parę marnych stówek tylko rób i morda w kubeł. Jesteś zerem, jakby wcale cię nie było. Amerykański syn, amerykański szwar, amerykańskie baju, baju. Amerykański pic, amerykańskie nic, a nam się wszystkim coś wydaje. Amerykański syn, amerykański szwan, amerykańskie baju, baju. U siebie jesteś gość, u siebie jesteś pan. Nie ma jak w naszym własnym kraju. Tutaj mamy Europę, tutaj wierzby, tutaj Chopin. Tu historia czai się pod każdym łóżkiem. Oni na historii szlaku z własnych bohaterów braku pożyczyli Połaskiego i Kościuszkę. Tutaj Polak na zagrodzie, równy Kruca wojewodzie, i nie będzie nikt nam Kruca dmuchał w kaszę. Choć bogactwa mają kupę, niech nas pocałują, bo co z tego, że bogactwo jak nie nasze. Amerykański syn, amerykański szpan, amerykańskie baju, baju. Amerykański pic, amerykańskie nic, a nam się wszystkim coś wydaje. Amerykański syn, amerykański szpan, amerykańskie baju, baju. U siebie jesteś gość, u siebie jesteś pan. Nie ma jak w naszym własnym kraju. Namyśliłem się Kruca. Zostaj. Komendancie! Komendancie! Co jest, panie Wójcie? Tak, dodzwoniłem się, ale nic z tego. Powiedzieli, że niżej nie latają. Nic nie szkodzi, panie Jurczyński, ja już nie lecę. No a co z biletem? Co z biletem? No wrazi pan do koperty i napisze pan Łodymnie, że nie mogę przyjechać, bo ręka mnie boli. No i do żadnej roboty się nie nadaje. Oj, ty. To prawda. Komendancie. To dopisze pan jeszcze, panie Jurczyński, że nawet dzwonnicy nie będę mógł wyremontować, choćbym to księdzu proboszczowi obiecał. O, tak? Tak. To umówmy się, że jeżeli dzwonnica zostanie wyremontowana, to ja pana Jurczyńskiego rozgrzeszam. No to widzę, że my się dogadali. No. A teraz jako starosta zarządzę mu odprawę względem tego wesela, co by było jak trza. Najsamprzód lista gości. No, Pietrek, ile będzie? Lepszy będzie 860 dusz. Niedługo będzie 861. 800. Miszka, znów? Znów? A jak? No to sami widzicie, że 1/3 to dzieciołki nie przyjdą. Będzie 600. Trzech jest we wsi obłożnych, mogą nie wstać. Wiem, bo ich leczę. Słuchaj, no Antoś, aparaturę masz? Aparaturę?
Przecież nie wolno, komendancie! Antej, ja cię nie pytam, czy wolno ino, czy możesz. No. Jaki surowiec bieremy? No, najlepsza byłaby z jęczmienia. Komendancie, ja nie podsłuchuję. I ja nic nie wiedziałam. Przecież ja nic nie mówię. Musi być monopolowa z akcyzą. A widział ksiądz kiedy, żeby pan Jezus w Kanie Galilejskiej akcyzę na dzbany naklejął? Robotę dzielimy tak. Dobrodzie się zajmą, co by mu wody święcony na to błogosławieństwo nie brakło. A ja pomyślę o innych płynach. Na weselu może być monopolowo. Ale tradycja nakazuje, żeby zdrowie pary młody wypić własną gorzałką. Ale z jęczmienia. Wojtuś! Jak ile mi wyszło? Z hektara. Nie. Twojej krasuli. No bo jak ona koło mojej miedzy przechodzi, tak chapnie tym pyskiem, to różnie tę trawę do gołej ziemi. Dwa razy dziennie, przez 15 lat, po pół kilo na raz, Wojtuś wychodzi 54 metry kubiczne. I jakby nie wiem, jak tanio liczyć, to jesteś mi winien 500 złotych nowych. Władek. Starych? Jak ja ci kruca dom 500 zł, to zobaczysz. To daj chociaż na piwo, co? Panie komendancie! Co jest, toporek? Leżałem, ale się nie zatrzymał. Widzę, toporek, widzę, ale nic się nie martw. Najważniejsze, żeby my zdrowi byli, wiesz? Dobrze, Godo? No! Małpa ma se baobaba, dziad dziurawy worek, flaszkę wieńczy korek. To wszystko gra. Nam się ostał piękny barak i nad Wisłą pole. Po demolce demo ludów świat. Rodacy mamy wieś, od traw Pomorza gdzie tu się za łby biorą, salony z oborą. Warszawska remiza, do przysiół główny gach. Wójt przyjął kontrwywiad, a baby bam, baby bam. Polkę grać, ojciec prać, w głowach szumi wielki świat. Ej, kwiat, czasem tylko wiecheć wyjdzie złapć. Już tu za Europę bierzemy galopem, choć ta forma szpanu prosto ze straganu. Jeszcze podciągniemy kulturę i przemysł, póki my żyjemy, skrzydła nam wiatr. Inni mają cud Riviery pod palmami highlight, miłość w superłajbach i dolarów pełen sejf. W naszej wiosce gruszki berry na okrasę bajda, bezrobocie dobre konie sejf. Rodacy mamy wieś, od traw Pomorza cech, że ziemię żna trochę, że kapusta z grochem, że siebie na kwasi, maszyn biją nasi, rydza i parna si, to nasza rzecz, nasza rzecz. Ściany drapać, wcinać kit, byle iść, choć po grudzie naprzód, naprzód iść. Może świat urodą, nas olśni zawodą, ale takie świcie, wiochy nie znajdziecie. Gdzie właśnie pierwszy znak, historia jak blizna, Bóg, honor, ojczyzna, to nasza wieś. Rodacy mamy wieś, od tak Pomorza brzeg, że się mierza trochę, rzeka pusta z grochem, że się wilka kwasi, maszyn biją nasi, brynza i parna si, to nasza rzecz. Może świat urodą, nas olśni za wodą, ale takiej świecie wiochy nie znajdziecie, gdzie właśnie pierwszy zna, historia jak blizna, Bóg, honor, ojczyzna, to nasza wieś. Rodacy mamy wieś, od tak Pomorza brzeg, że się mierza trochę, rzeka pusta z grochem, że się wilka kwasi, waszych biją nasi, brynza i parna si, to nasza rzecz. Może świat urodą, na sąsi za wodą, ale na jej świecie wiochy nie znajdziecie, gdzie właśnie pierwszy znak, historia jak blizna.